od godziny 7.30 do godziny 10.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławku nie odbywały się egzaminy z przyczyn niezależnych od właśnie od WORD-u. Powinno przynajmniej od godziny od północy obowiązywać nowe rozporządzenie do spraw egzaminowania. Ono nie ukazało się i stąd nie mieliśmy podstawy prawnej do tego, żeby przeprowadzać egzaminy państwowe. Nowe rozporządzenie ukazało się dopiero dzisiaj po godzinie 10 i stąd od godziny 10.30 mogliśmy normalnie, zgodnie z zaplanowanymi wcześniej jak gdyby ustaleniami, przeprowadzać egzaminy, które zostały wcześniej ustalone. Naszym klientom, którzy stawili się na egzaminy w godzinach porannych, została ta sytuacja przedstawiona. Wyjaśniliśmy im, dlaczego te egzaminy dzisiaj nie odbyły się i naszym klientom zostały zaproponowane terminy dodatkowe w najbliższą sobotę. W najbliższą sobotę nasi klienci, osoby, które wyraziły zgodę, przystąpią do egzaminu w sobotę, to jest 27 lutego i nasi egzaminatorzy przyjdą do pracy, żeby egzaminować. Wszystkie te trudności zostały przyjęte przez naszych, powiedzmy, przez osoby egzaminowane ze zrozumieniem.